rozwiążemy nierówność x kwadrat plus 2x plus 2 jest mniejsze od 0. Zaczniemy od wyznaczenia współczynników a, b i c. a wynosi 1, b wynosi 2, a współczynnik c wynosi również 2. Obliczymy deltę. Przypominam wzór na deltę b kwadrat minus 4ac. Podstawmy nasze dane. Dostajemy 2 do kwadratu. Minus 4 razy 1 razy 2. Mamy 4 minus 8, co jest równe minus 4. Delta wyszła nam ujemna, czyli mniejsza od 0. Co oznacza, że równanie nie ma rozwiązania. Brak pierwiastków. Jednak my rozwiązujemy nierówność, a nie równanie. Dlatego też musimy narysować wykres. Na naszej osi nie zaznaczymy żadnego miejsca zerowego, ponieważ go nie ma, ale zastanówmy się, jak są skierowane ramiona naszej paraboli. Widzimy, że współczynnik A jest dodatni. Więc ramiona paraboli są skierowane do góry. Przy czym nasza parabola nie może przeciąć w żadnym miejscu naszej osi x, co oznacza, że w całości musi znajdować się nad tą osią. Szukamy x, dla których wartości funkcji będą mniejsze od zera. Spójrzmy na nasz wykres. Widzimy, że pod osią jest pusto. Cały wykres znajduje się nad osią x co oznacza, że dla wszystkich x wartości funkcji są dodatnie, a my szukaliśmy wartości ujemnych, co oznacza, że rozwiązaniem naszej nierówności są x -y należące do zbioru pustego.